przyszłość projektem realizowanym w ramach programu Dialog i ten program jest ustalony z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mówiąc na temat humanistyki, należy najpierw chociażby ogólnie zdefiniować to pojęcie. Humanistyka ma przyszłość w sensie podwójnym i jako obszar badań naukowych naród, który zaniedbuje takie badania, no po prostu kurczy się duchowo. Ale humanistyka ma przyszłość też i jeżeli chodzi o kierunki kształcenia, dlatego że tempo zmian we współczesnej gospodarce jest tak duże, że największym atutem, jaki student może wynieść ze studiów, jest umiejętność kreatywnego myślenia, a tego właśnie humanistyka uczy doskonale. Studia i humanistyczne i społeczne w coraz większym stopniu, w coraz większym zakresie kształcą absolwentów, którzy nie znajdują pracy w zawodzie, bo nie są to studia zawodowe, ale którzy z łatwością znajdują pracę w sferach rynku usług, których na ogół ze studiami humanistycznymi czy społecznymi byśmy nie kojarzyli. Ale te studia dają nam to, co nazywane jest kompetencjami miękkimi czy kompetencjami interdyscyplinarnymi, bardzo poszukiwanymi przez pracodawców. Zatem, puentując, mitem jest przekonanie, że absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych mają trudną przyszłość zawodową. Badania naukowe pokazują, że odnajdują się na rynku z łatwością i co więcej, mają dużą procentową szansę na to, aby stać się kierownikami zespołów czy nawet kierownikami dużych przedsiębiorstw. Patrzę na Państwa, to myślę, że na pytanie, czy humanistyka ma przyszłość, odpowiedź jest oczywista. Ma! Jeżeli mamy do czynienia z studentem, który zdecydował się już na kierunek humanistyczny i go studiuje, to jest o wiele większa szansa, że będzie tą wysoką jakość studiów uzyskiwał w kierunku, który mu pasuje, niż zmuszał się na siłę zmieniając kierunek na bardziej techniczny, żeby spełnić wymagania, nie wiem, stawiane rodzicom, tak, żeby przez rodziców, przepraszam, stawiane. O wiele większa szansa jest osiągnąć tego wyższego levelu w tym, co się naprawdę chce robić, a to się przełoży później na sukces o wiele bardziej prawdopodobny niż zmuszanie się oczywiście inne ścieżki, które gdzieś tam wynikają z popychania z tyłu przez otoczenie, a nie z własnej, ani przymuszonej woli. Sztuczna inteligencja przewyższy według badań, które są teraz, prognoz, które są teraz założone, przewyższy naszą ludzką inteligencję. Konferencje do konferencji poprzednich, ponieważ do tej pory już 3 konferencje tematyczne były zorganizowane. Dzisiejszy panel i dzisiejsze spotkanie, mamy wrażenie, było bardzo prostudenckie. To znaczy były to rozmowy, dyskusje kierowane rzeczywiście dla osób, od których zależy przyszłość humanistyki, czyli samych humanistów. Studia humanistyczne same za nas nic nie zrobią. One nas nie przygotują do zawodu, one nam nie dadzą gotowych recept. One nam dadzą przestrzeń, w której obrębie możemy odnaleźć swoją pasję, odnaleźć ludzi, którzy pomogą nam ją zrealizować i przede wszystkim, o czym też wiele razy dzisiaj podczas panelu była mowa, odnaleźć pewne nisze, pewne branże, pewne obszary gospodarki, które dzisiaj potrzebują humanistów i bez humanistów nie będą się rozwijać.